Wiedzieliśmy o tym od roku, ale dopiero teraz rzeczywistość zaczyna uderzać. Mianowicie Magnus Carlsen rozegrał swoje ostatnie partie jako mistrz świata. A za dwa miesiące będziemy już mieli innego. W historii szachów zbliżamy się do końca pewnej epoki. Niedługo, po raz pierwszy od 2013 roku, Magnus Carlsen nie będzie już mistrzem świata. Powiem wam, że za cholerę nie mogę się przyzwyczaić, bo przez całą taką moją świadomą część Kariery szachowej, no to Magnus Carlsen był tym mistrzem świata. No W niedzielę 5 marca zagrał swoją prawdopodobnie ostatnią partię klasyczną, w której mógł jeszcze posługiwać się tym tytułem. Norwek będzie oczywiście nadal rozgrywał partie klasyczne. Z tym oczywiście to wydaje mi się, że autor trochę przesadza, bo wydaje mi się, że Magnus na pewno będzie grał mniej klasyków, a bardzo dużo będzie grał szachów szybkich, i szczególnie w internecie. Najbliższy event bardzo fajny z serii Champions Chess Tour na początku, kwietnia, na początku kwietnia, zaraz przed meczem Mistrzostwo Świata. Mm. Ale oczywiście ciągle pozostanie numerem 1 na świecie pod względem rankingu. Jednak w maju w meczu o Mistrzostwo Świata FIDE 223 tytuł mistrzowski powędruje już do kogoś innego, ponieważ mecz o Mistrzostwo Świata, drodzy widzowie, będzie trwał no prawie cały miesiąc. Bo tam z pierwsza partia jest chyba 9 kwietnia i do końca kwietnia będą grali. No, chyba że ktoś po prostu wcześniej wygra, tak jak miało to miejsce ostat... w ostatnim meczu o Mistrzostwo Świata. Świata, ale wydaje mi się, że tym razem ten mecz będzie znacznie bardziej wyrównany. Będzie grał oczywiście Nepo z Rosji z Dingiem z Chin. Więc były w ogóle kłopoty, żeby zorganizować taki mecz, bo jak łatwo się domyślić, zbytnio, nie ma zbyt wielu chętnych krajów i chętnych firm do sponsorowania meczu Mistrzostwa Świata pomiędzy Rosjaninem a Chińczykiem. W ubiegły weekend Karlsen zagrał w Oslo trzy partie w ramach drużynowych rozgrywek ligowych, czyli po prostu mistrzostwa, drużynowe mistrzostwa Norwegii, w których reprezentował swój klub. Offer Spir. Pierwsze dwie partie Mistrz Świata grał białymi i oba pojedynki zakończyły się jego zwycięstwem. Przeciwnikami Carlsena w pierwszych dwóch partiach byli jego rodacy. Mistrz Fidel Leviandre, Talaksen Talaxen oraz arcymistrz John Ludwig Hammer, który w ogóle ostatnio w przepiękny sposób pokonał Carlsena na Titan Tuesdayu. Dał mu mata, robiąc bicie w przelocie. No coś na naprawdę wybitnego. W trzeciej partii naprzeciwko Karlsena usiadł natomiast Anglik arcymistrz David Howell, a pojedynek zakończył się remisem. Carlsen grał czarnymi. Co ciekawe, historia znajomości Carlsena i Howella zaczęła się ponad 20 lat temu, kiedy to w dzieciństwie obaj zawodnicy rywalizowali ze sobą w międzynarodowych rozgrywkach juniorskich na najwyższym poziomie. Partia z dobrym znajomym to na pewno miłe zakończenie pewnego etapu zarówno, zarówno w życiu jak i w życiu Karcena jak i w historii szachów. Oczywiście te partie Wam zaprezentuję jak najbardziej, ale e, dokończmy artykuł. Podczas wywiadu po partii z Howellem Kaja Sner zapytała Karcena, czy był to dla niego szczególny dzień. Norwek odpowiedział w następujący sposób. Nie za bardzo. Cóż, jeśli chodzi o ligę, to tak, ale jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata, to mentalnie zamknąłem już ten temat jakiś czas temu. No to pozwala nam sądzić, że raczej Karlsen nie będzie chciał tego etapu otwierać ponownie, więc raczej no, nie zobaczymy go w kolejnym czy w jeszcze kolejnym cyklu walki o tytuł Mistrza Świata. Chyba że nastąpią jakieś solidne zmiany. Być może rzeczywiście będzie taka sytuacja, że FIDE zrozumie, że mecz o Mistrzostwo Świata bez Karlsena to przewalone. No i jeśli tam spróbują coś pozmieniać, żeby może jednak Carlsen zagrał. No powiem Wam, że ja bardzo się obawiam tego najbliższego meczu Mistrzostwo Świata, bo do tej pory wszystkie mecze o Mistrzostwo Świata, które śledziłem czy komentowałem, to naprawdę było no duże święto szachów. Naprawdę cała społeczność szachowa była tym meczem Mistrzostwo Świata zainteresowana. Widać to było po liczniku widzów. Naprawdę ludzie są, są byli tym zainteresowani. No i teraz obawiam się, że z uwagi na to, że top jeden szachów na świecie nie będzie grał tego meczu Mistrzostwa Świata, no to tenże mecz mocno straci na medialności, a co za tym idzie, będzie ciężej organizować. Albo może nagrody będą musieli obciąć, nie mam żadnego pojęcia. Zapytany o to, jak czuje się z myślą, że nie będzie już mistrzem świata w szachach klasycznych, Carson odpowiedział: Nadal mam jeszcze dwa tytuły. Miał tu oczywiście na myśli tytuły mistrza świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Po remisowej partii Howell powiedział. To oczywiście wielki zaszczyt być częścią takiej historii, ale tak naprawdę chciałem w tej partii wywierać jeszcze większą presję. Chciałem wygrać. Mam więc mieszane uczucia, ale nie mogę zbytnio narzekać. Hoel dodał również, że nie udało mu się jeszcze wygrać z aktualnym mistrzem świata. No... Cóż, takich zawodników jest wielu. Ligowe rozgrywki, które rozpoczęły się jeszcze w listopadzie 2022, ogólnie te są dwie szkoły na temat lig. Na przykład w Polsce pierwsza liga seniorów, w której mój klub uczestniczy, no to jest po prostu zwykły turniej, tak? grany przez tam 9 dni. No i są zawody zakończone. Natomiast w wielu krajach, w Czechach, w Niemczech, na Słowacji. I wielu innych to są takim systemem dojazdowym, czyli zawodnicy się zjeżdżają na weekend, grają na przykład dwie albo trzy partie, no i kilka takich weekendów. Ja osobiście bardziej jestem fanem tego systemu, gdzie się gra po prostu jeden turniej, a nie trzeba jeździć w tej nazad. No, to czasami bywa upierdliwe, bo na przykład gram w Ekstralidze Śląskiej, która jest właśnie takim systemem dojazdowym robiona, no i trzy weekendy, kurczę, muszą się kajtać do Katowic i z powrotem do Lublin. No. Yy, więc, dzięki wynikom uzyskanych w trzech wspomnianych partiach, yy, Norwe yy, ranking Norwega zwiększył się o jeden punkt plus 0,6 zyskał, a od plus 0,5 zaokrągla się w górę. Dzięki czemu obecnie wynosi 2,852. Ranking drugiego zawodnika na świecie Nepo wynosi natomiast 2,795. Zobaczcie jak kolosalna jest tutaj różnica. Barwy Offerspiel reprezentowali też inni znani arcymistrzowie Jordan Van Forest, Pragnananda oraz Tary. No tutaj tak jak widzicie totalna dominacja tutaj tego klubu Carlsena po prostu wygra Grawiali absolutnie wszystkie mecze. Także zero litości Magnus Carlsen i jego ekipa. No dobrze, więc przejdźmy teraz do tych partii. Zobaczmy, co tam ciekawego się wydarzyło. Pierwszą ofiarą Carlsena był FM. Gość grał jeszcze czarnymi. No więc nie oszukujmy się, tutaj wynik był. Raczej prosty do przewidzenia i Magnus naprawdę bardzo ładnie zajechał przeciwnika na skrzydle królewskim. Tutaj, tak jak widzicie, czarny szykuje jakąś kontrę na hetmańskim, więc tutaj Magnus oczywiście zabezpieczył punkt B2. No i teraz wydaje się, że tutaj po prostu czarny nic nie ma, no ale czarny trochę na siłę stara się tu podkręcić atmosferę, a Magnus. C4, zero po prostu litości, więc poświęca tego pionka, ponieważ pionek B2 będzie blokował te dwa pionki, no i po prostu czarny nic nie jest w stanie zrobić. I w partii, no tutaj czarny dokonał wywrotki, bo zbił na C4, no i teraz nastąpiło szach. Król oczywiście musi się ewakuować, no i teraz genialny skoczek G6. Przeciwnik oczywiście musi przyjąć tę ofiarę. Tutaj znowu szach. Król musi odejść i Hetman bije na G6. Oczywiście teraz Magnus ma po prostu figurę w plecy, ale okazuje się, że H6 i H7 mat. A jeżeli Goniec odejdzie i król tutaj będzie uciekał, no to Magnus sobie dorobi po prostu Hetmana. No i brutalne, jasna sprawa, ale po prostu nie ma obrony. No i w partii desperackie wieża A7, Goniec wybił skoczek F4, no ale teraz nastąpił szach. I Hetman F7. Bardzo fajny sposób na zrealizowanie tej przewagi. No i tutaj rzeczywiście, jak się już uprościło, no to na czysto jakość przewagi no to coś takiego oczywiście Magnus absolutnie bez żadnych problemów zrealizował. No i w tym momencie przeciwnik już uznał wyższość mistrza świata. W drugiej partii z arcymistrzem Hamerem, który też streamuje na Twitchu, tak nawiasem mówiąc, no to mieliśmy okazję zobaczyć maestrię końcówkową Magnusa Carlsena. Dobry skoczek kontra raczej mierny goniec. Zauważcie, że w tej konfiguracji pozycja jest dosyć zablokowana. Goniec wydaje się, że działa całkiem nieźle, no ale w sumie na F3 to on nigdy nie atakuje. B3 zawsze łatwo jest zabezpieczyć przechodząc na B4, więc ten goniec. Niby dobry, ale w sumie on nie ma co robić w tej pozycji. No i w partii nastąpiło G6, no to Magnus wieża H1, no i wieża F7, no to Magnus pozbywa się problemu, e, grając B4. No i teraz czarny król D8, czyli tutaj takie elastyczne posunięcie, żeby ta wieża broniła na H7, a jednocześnie wiecie, może kiedyś się przyda, żeby się zaktywizowała. No to Magnus wjeżdża B5. W ten sposób chce otworzyć trochę pozycję na hetmańskim, no i też wytworzyć przeciwnikowi jakieś problemy. No i w partii król C7 nastąpił szach, król B6, Magnus wybił i wieża C8. Wydaje się, że to w sumie nic specjalnego, no ale teraz wieża mistrza świata działa już naprawdę aktywnie. No i zobaczcie, za chwilę wieża E8. No a jak czarny straci tego pionka E6, no to jest po prostu pozamiatany. W partii A5 Magnus podciągnął sobie tutaj króla. No i przeciwnik tak stoi w miejscu, wieża d8, nie do końca dokładne. Można było tutaj b3, żeby przeciwnik dalej tym pionkiem nie mógł iść jeszcze go przyblokować. No ale przede wszystkim wieża e8 tutaj wygląda bardzo, bardzo dobrze. Prawdopodobnie tutaj była presja czasu najzwyczajniej w świecie. No i w partii król c5. I teraz co ciekawe, Magnus wieża B8, najzwyczajniej w świecie po to, żeby zabrać tego Pionka. No i w partii wieża B7, więc przeciwnik się broni no ale teraz taka sztuczka taktyczna no i po prostu został stracony pionek no i coś takiego to oczywiście Magnus bezproblemowo realizuje więc zablokował przeciwnikowi wszelkie jego możliwości no i uruchomił swojego pionka no i tutaj nie da się go najzwyczajniej w świecie zatrzymać więc piękny przykład jak ten goniec po prostu nic w tej pozycji nie mógł zrobić a aktywny skoczek w połączeniu z aktywną wieżą, no i przeciwnik został rozbrojony. Więc Magnus tej końcówki idealnie nie zagrał, no ale bardzo, bardzo fajnie było zobaczyć właśnie jak w tego typu końcówkach utrudniać przeciwnikowi życie. Czyli, pierwsze, wytworzyć słabość, później się zaktywizować, zaatakować te słabości, czyli był ten pionek E6 oraz pionek z linii A słabe, no i na dwóch słabościach. Przeciwnik po prostu nie miał jak się bronić. Muszę Wam powiedzieć, że ta trzecia partia to z gatunku tych raczej. Typowo arcymistrzowskich 98% z dokładności. Tutaj poszedł atak marszala w partii hiszpańskiej. No powiem wam, że jak gram sobie tę hiszpankę białymi, to naprawdę jest to mega, mega wredny system. Bo tutaj wjeżdża D5. No i teraz zobaczcie, biały sobie zdobywa pionka, no ale czarny ma przepotężny atak. Zobaczcie, tu jeszcze figury nieporozwijane, a goniec już działa pieruńsko aktywnie. Często też ten goniec wchodzi tutaj, choć są różne szkoły na ten temat. No, wszystkie figury czarnego grają pieruńsko aktywnie, i ciężko cokolwiek tutaj pokazać. No i rzeczywiście, Magnus się tutaj zaktywizował. Howell próbował. Próbował w taki chytry sposób skoczka przerzucić na E3, żeby pozbyć się tego superowego skoczka z D5, no ale oczywiście Magnus od razu skontrował, rozbił strukturę pionową białego. No i teraz przechodzi do ataku na pionka D4. No i ten pionek z linii D, bardzo mocno wysunięty. No, i szybko po prostu został zdobyty. No, i teraz pozycja z gatunku 000, ale Magnus oczywiście jeszcze będzie testował przeciwnika do samego końca, chociaż myślę, że no co, coś takiego to naprawdę bardzo ciężko jest przegrać, chociaż oczywiście. Trzeba zachować czujność, no ale tutaj wieża E1 fajna sztuczka z planem goniec bije H6, bo ten goniec niebroniony w partii F5. I tutaj, co ciekawe, Howell nie zdecydował się na to podejście, bo akurat teraz jest goniec C3 wtrącenie z atakiem na wieżę. Więc widzicie, są, są sztuczki, ale jeszcze trzeba uważać. No i w partii G3 król tutaj podszedł. No i cóż, no pozycja jest naprawdę w miarę prosta do remisowania, no bo wystarczy tego pionka A2 nie stracić, a nawet jeżeli gońce się wymienią, to strata pionka A2 to dalej będzie remis. Choć, tak jak widzicie, cały czas Magnus tutaj próbował, no ale Howell po prostu nic głupiego tutaj nie zrobił. No i Magnus się pogodził z tym, że tutaj będzie remis, no i remisem się ta partia zakończyła. Także powiem Wam, Marszal, jeden z głównych problemów partii hiszpańskiej, bo y, mimo, że ten wariant wydaje się pieruńsko agresywny, no bo czarny poświęca pionka i jakaś delikatna zadymka, no ale właśnie najczęściej biały po prostu oddaje tego pionka i w międzyczasie się aktywizuje, no i wtedy wychodzą tego typu suche pozycje. No i cóż, nie wiem jak wam, ale mi naprawdę jest przykro, że już nie będzie Magnusa Mistrza Świata. Myślę, że to sporo, sporo zaszkodzi szachom tak ogólnie, no bo wiecie przeciętnemu człowiekowi ciężko będzie wytłumaczyć, że Nepomis świata nie jest tak naprawdę najlepszy no to, to dosyć głupia sytuacja, no ale cóż jest jak jest, w życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym, także decyzja Magnusa zrozumiała choć, choć może dla całych szachów niezbyt dobra no dobrze, więc cóż, mam nadzieję, że ta produkcja Wam się podobała. Dzięki wszystkim za uwagę. No i cóż, widzimy się na kolejnych streamach. No, będą oczywiście Mistrzostwa Świata transmitowane, choć choć nie będę się cieszył, bo raz, że szachy klasyczne, a dwa, że bez Magnusa. Dobra, papa, widzamy.